No, warunki były bardzo trudne, podjazdy treningowe po suchej nawierzchni, podjazdy wyścigowe po deszczu. Jeżeli chodzi o podjazdy wyścigowe, jeden tak naprawdę podjazd wyścigowy, to nie trafiłem z ustawieniami komputera dyfrów, miałem problem z utrzymaniem samochodu na drodze, także wynik słaby, cały czas tego samochodu się uczymy, jest coraz lepiej, ale jeszcze do doskonałości dość daleko. Mam nadzieję, że jutro na suchej nawierzchni będzie szybciej. Za chwilę będziemy pracować nad nowym programem do komputera dyfrów, który myślę, dzięki czemu będzie jutro lepszy czas. Mamy tu już klasę E0 do 2000 cm.